Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czary.pl i razem z Miłosławą Krogulską przedstawimy Państwu horoskop na tydzień od 12 do 18 września 2016 roku. Miłka, co w tym tygodniu będzie się działo na niebie? W tym tygodniu bardzo dużo aspektów planet, które sprawią, że będziemy zmienni i trochę niespokojni. We wtorek Słońce znajdzie się w koniunkcji z Merkurem, a to jest aspekt, który sprzyja odkrywaniu różnych tajemnic, dopytywaniu się o różne ważne sprawy i też bardzo pomoże nam w nauce i zdobywaniu różnych ważnych informacji. Ale radziłabym nie przesadzać z tą ciekawością, dlatego że jednocześnie Słońce będzie w kwadraturze z planetą Mars, a to jest aspekt, który sprawia, że niektórzy będą bardzo kłótliwi, więc trzymajmy na nasze ambicje na trochę krótkiej smyczy, nie prowokujmy osób silniejszych od nas do starcia, dlatego że we wtorek możliwe są różnego rodzaju kłótnie i bardzo silne emocje. Towarzyszyć też temu będzie przybywający Księżyc, który w piątek znajdzie się w pełni w znaku ryb i też ta pełnia będzie jednocześnie takim częściowym płciemieniowym zaćmieniem Księżyca, w związku z czym może być niespokojnie, możemy być targani sprzecznymi emocjami, nasze zachcianki też mogą wymykać się spod kontroli, w związku z czym radziłabym podchodzić do wszystkiego na luzie, nie przejmować się osobami, które nas prowokują do różnych nieprzemyślanych wypowiedzi, dlatego że pełnia tradycyjnie jest takim momentem, w którym różne skrywane emocje mogą wychodzić na jaw, ale też jesteśmy podatni na różne błędy w osądzaniu i w ocenianiu sytuacji. W weekend już zrobi się o wiele sympatyczniej i spokojniej. Księżyc w znaku barana będzie sprzyjał aktywnemu wypoczynkowi, sprawi też, że będziemy mieli o wiele lepsze humory i jednocześnie Mars, który będzie w trygonie do Urana, przyniesie nowe pomysły, a Wenus, która znajdzie się w opozycji do tegoż samego Urana, będzie sprzyjała wypoczynkowi, różnym aktywnym pomysłom i też randkom, dlatego że Wenus jest planetą miłości, a kiedy ma wiele wspólnego z planetą Uran, to wszystko się może zdarzyć. Bardzo aktywne w tym tygodniu będą znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, ponieważ nadchodząca pełnia i aktywny Mars na niebie sprawią, że będą one przodowały w każdej dziedzinie. Szczególnie barany w tym tygodniu bardzo się będą spieszyć. Słońce w kwadraturze z Marsem sprawi, że będziecie bardzo dobrze przygotowani i szybsi od innych. Dzięki temu możecie dużo skorzystać i zyskać. Natomiast w weekend dla baranów bardzo dobra romansowa aura. Mars i Wenus bardzo aktywne na niebie sprzyjają baranom, które są samotne, żeby znalazły kogoś do pary. Lwy natomiast w tym tygodniu będą bardzo obowiązkowe. To jest dobry tydzień, żeby sobie pewne rzeczy uporządkować, a nawet postawić na ostrzu noża. Kwadratura Słońca z Marsem sprawi, że szczególnie kwestie finansowe i materialne w tym tygodniu będą się układały szybko i lwy powinny łapać korzystne okazje na inwestycje lub zgłoszenie się czy do dodatkowej pracy, czy żeby w jakiś sposób skorzystać finansowo. Strzelce natomiast w tym tygodniu powinny być ostrożne, ale nie zakładać rąk i nie siedzieć biernie, ponieważ ta kwadratura i pełnia księżyca sprawią, że strzelce będą pod obstrzałem trochę innych ludzi. Ludzie będą Was oceniać, niektórzy nawet krytykować, więc spokojnie podejdźcie do konfliktów lub trudnych spraw, ponieważ im bliżej weekendu, szczególnie w sobotę i w niedzielę, okaże się, że nie było co walczyć i że wszystko da się załatwić dogadaniem się i negocjacjami. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, nie będą się za bardzo przejmować tą trudną planetarną aurą, dlatego że będą bardzo mocno skoncentrowane na ważnych zadaniach, jakie mają do zrobienia. Bykom bardzo mocno będzie sprzyjać powodzenie, wy będziecie mieli kreatywne pomysły, które przełamią w tym tygodniu różne schematy i planety też będą sprzyjać takiemu dobremu prowadzeniu się w tym tygodniu, więc byki będą ostoją, spokoju i jeżeli ktoś będzie miał jakiś problem wywołany przez te nerwowe aspekty, to radzę się właśnie zwrócić do byków, dlatego że byki mądrze doradzą i też trochę sytuacje będą tonować i uspokajać. W całkiem niezłych humorach panny, tutaj Słońce, Merkury w Waszym znaku zodiaku i pełnia też, która Was dosyć mocno dotknie, sprawi, że wyznaczycie sobie nowe cele, poczujecie przypływ ambicji, nie będziecie chcieli siedzieć w kącie, nie dacie się pokonać byle komu, więc panny w tym tygodniu, powiem krótko, do boju, ale też nie mścimy się na pokonanych wrogach, nie tańczymy tańca zwycięstwa na osobach, które no, gdzieś tam być może Wam w czymś podpadły, albo którym udowodniliście, że macie rację, dlatego że trochę spokoju też dobrze Wam zrobi, musicie być skoncentrowani na ważnych celach, a wtedy wszystko się Wam powiedzie.
Koziorożce za to nie będą się przejmować żadnymi przyziemnymi i trywialnymi problemami, dlatego że w tym tygodniu Słońce będzie im bardzo mocno sprzyjać, sprawi, że pomogą Wam przyjaciele, będziecie mogli też liczyć na różne ważne osoby z autorytetem. Wenus mocno pomaga karierze koziorożców, dlatego w tym tygodniu niczym się nie przejmujcie i dążcie do tego, żeby to Wasze interesy zostały zaspokojone i żeby to w Waszych kieszeniach pojawiło się trochę więcej pieniędzy. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą bardzo zadowolone, ponieważ bardzo się dużo będzie działo, a to znakom powietrznym zawsze dobrze robi na humor. Bliźnięta w tym tygodniu będą bardzo aktywne, okaże się, że jakieś ważne sprawy są do załatwienia, o których zapomnieliście, więc szybko trzeba reagować na zmieniającą się sytuację. Na początku tygodnia nie wchodźcie w konflikty, Słońce w kwadraturze z Marsem może postawić na Waszej drodze jakąś osobę, która będzie Was denerwować. Odpuśćcie i uśmiechnijcie się i tak przeżyjcie ten aspekt. Im bliżej końca tygodnia, tym bardziej bliźnięta będą skoncentrowane na ważnych celach. Pełnia księżyca w kwadraturze do Waszego znaku zodiaku sprawi, że będziecie dosyć nerwowi i będziecie reagować bardzo emocjonalnie. Szczególnie w piątek nie umawiajcie sobie jakichś bardzo ważnych spotkań albo nie podejmujcie jakichś bardzo ważnych decyzji, jeżeli nie jesteście na 100% pewni, czego chcecie. W weekend bardzo dobry czas dla bliźniąt właśnie na sprawy uczuciowe i rozrywki. Wodniki natomiast w tym tygodniu będą bardzo skupione na nauce, na sprawach zawodowych i ogólnie na dokształcaniu. Szczególnie pod koniec tygodnia macie dobrą pasę, żeby zdobyć jakieś ciekawe informacje, ale też te wodniki, które nie mają niedosyt wakacji, pod koniec tygodnia upolują jakieś korzystne okazje dotyczące wyjazdów i biletów. Natomiast wagi w tym tygodniu będą cieszyć się dobrym zdrowiem, spokojem i jak najwięcej w tym tygodniu dobrych rzeczy dla wag jest przygotowanych przez los, ponieważ Jowisz przebywa od kilku dni w Waszym znaku zodiaku, a to oznacza, że na tej pełni możecie już poczuć pierwsze dobroczynne wpływ tej planety, możecie spotkać ważną osobę, dostać ciekawą propozycję, nie zastanawiajcie się za długo i działajcie już teraz. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, będą skoncentrowane na domowych i rodzinnych sprawach. Rakom szczególnie będzie w tym tygodniu bardzo zależało, żeby wszyscy w domu byli zadowoleni i bezpieczni. To jest dobry tydzień, żeby wprowadzać różne zmiany, które wyjdą wszystkim na dobre, robić zakupy, dlatego że ta pełnia pokaże, że będziecie bardzo mocno nastawieni na to, czego potrzebują inni i będziecie w stanie bardzo dobrze to wyczuć. Dlatego w tym tygodniu właśnie raki będą najlepszymi dla wszystkich opiekunami. Skorpiony za to mogą być trochę nerwowe, ponieważ będzie im bardzo zależało na tym, żeby mieć odpowiednio dużo pieniędzy. Dlatego ja radzę od skorpionów w tym tygodniu zbyt wiele nie chcieć i nie pożyczać, dlatego że skorpiony będą mocno broniły swojego terytorium. Pomoże w tym skorpionom planeta Mars, więc jeżeli szukacie jakiejś lepszej pracy albo dodatkowego zajęcia, to pod koniec tygodnia właśnie na tej pełni może się okazać, że ktoś będzie miał dla Was jakąś całkiem niezłą propozycję. I ryby, bardzo ważne wydarzenia w tym tygodniu, dlatego że pełnia będzie dotykała Waszego znaku zodiaku, a to pokaże, że różne wydarzenia mogą Was bardzo mocno dotknąć. Dlatego, drogie ryby, trochę dystansu, nie dajcie się nabrać na różne zapłakane osobniki, które, albo osobniczki, które będą czegoś od Was chciały. Dbajcie o swoje interesy i też sondujcie swoje uczucia i emocje, czego chcecie. Żeby nie było tak, że ryby poświęciły się na pełni piątkowej dla całego świata, a świat po tym rybom się w żaden sposób nie odpłacił. Już weekend będzie trochę spokojniej, te emocje się uspokoją i będziecie wtedy dokładnie wiedzieli, czego chcecie i z kim jest Wam po drodze. Wszystkim życzymy udanego tygodnia, a po więcej horoskopów i wróżb zapraszamy na www.czary.pl.